Kurde, miałem pomysł, żeby dzisiaj pójść połazić po lesie za jakimś rzutem. Kiedyś te sztukruki słyszałem. Ten potoku odpuściłem, żeby się nie wpakować na niedźwiedzia. A ten skurczybyk potoku, ciekawy ile on tu leży. Może i świeży. Ale teraz to już chyba nie odgadnę tego. Woda przepłynęła po nim kilka razy. No ale tak fajnie, już dawno nic nie znalazłem. Opłukałem go trochę, ale dalej nie jestem pewien, czy świeży, czy stary. Tu już trochę się odbarwił w miejscu, gdzie leżał. Raczej chyba zeszłoroczny. Ja pierniczę, leży drugi. Parę metrów od niego. Chyba do pary, do licha. Tamten jest lewy, a ten prawy. Kurde, a ten jaki ładny. 2, 4, 6, 7, 8, 16. No kurde, ale fuks. Chyba jednak tegoroczny. Chociaż kurde, no dalej nie jestem pewien. Ale ten ma ładną koronę, prawie 16. 2, 4, 6, 8. Ja pierniczę. Ja pierniczę, ale parka się trafiła. I to w potoku, w wodzie. Ciekawe, że to nikt nie znalazł jeszcze. Ten ciężki okropnie, ale to przez to, że namoknięty. Jak on to zrobił, że to dwa w potoku zgubił, już kiedyś tak znalazłem dużą parę. No ale super. Niespodzianka ciekawa. Zostawię to, niech obcieknie trochę. Jeszcze się przejdę kawałek tym potokiem. Te kruki mnie ciekawią, co tu się kiedyś odzywały. Myślałem, że to będzie trochę wyżej, ale nie wiadomo, trzeba jeszcze niżej sprawdzić. Tym bardziej, że już i tak mam z czym wracać. Ale niespodzianka, no. Tak się patrzę. Ten leżał tu pierwszy. Drugi leżał tu. To jest raptem za 25 metrów. A tam, teraz tu wiszą owa. Zabieram różki i idę do domu. Nawet długo nie byłem. Z półtorej godziny. Są do odrestaurowania, ale nie wiem, czy warto, zobaczyć jeszcze. Może to będzie kadr na miniaturkę. Patrzyłem i ze grzybami. Takich małych jak ten jest bardzo mało. Te stare już też takie, większość się rozpada. Jakoś nie chcą rosnąć, choć się spodziewałem, że się bujną po tych opadach. No ale na razie nie rosną.